Cześć Luxorat, a dzisiaj mamy dość duży unboxing, bo będziemy mieć tutaj 5 z kubów kii na kolorze czarnym. Kii, czyli też Mofangę i Square'ów od tej firmy. Nie wiem do końca od kogo jest ta przesyłka, chyba od Fastecha, bądź od CubeZZ, bo do końca nawet nie wiem, czy tam są te kostki. Więc dobra, ja Was zapraszam na unboxing. Rozepnijmy i dowiemy się, czy na pewno są tam cube i square, bo możliwe, że to jest mój Tankpo i Aolong GT z czymś jeszcze, ale wydaje mi się, że to jest właśnie te po 5 kostek, czyli 10 kostek. Jak coś, to są to kostki na sprzedaż. Chyba, że sobie po jednej zostawię, zobaczymy, ale jeżeli ktoś chce kupić, to piszcie, no może na skrzynkę odbiorczą, nie na YouTubie, najlepiej na fanpage'a, na Facebooku, albo jeżeli ktoś ma mojego prywatnego Facebooka, bo dużo osób w sumie ma, to możecie również tam u mnie kupić, piszcie tam do mnie. Tak, to jest przesyłka od Fastecha. Może, wiecie co, wysypię, wyjmę najpierw wszystkie te kostki. Co tu mamy wypisane? Jakiś kod, który nawet nie wiem, co to znaczy. 6,24 to na pewno to mi kosztowało. Okej. Okay. Tutaj mamy dalej Cube. Wykładajmy to, może tak będzie. Da się już wysypać. Okej. Okay. Tutaj jakiś liścik do mnie. Dobra, mamy to wszystko. Jeszcze. 10 tego mam. Z tego co pamiętam, tak jak to zamawiałem. Okej, okay. Tu już w środku nic więcej nie ma, nie? I tak, tutaj mamy skuby. Tutaj jest square. To jest square, square, skube. Okej, okay. Tutaj mamy 5 skubów, a tutaj mamy tak to może położę. Wszystkie tak oznakowane. A tutaj mamy 5 square'ów. To na pewno będzie w tym momencie zdjęcie na miniaturkę. I dobra, może otwórzmy. Tak jak mówiłem, piszcie do mnie na Facebooku najlepiej. Tam najczęściej odpisuję na maila, jeżeli ktoś zna, ale lepiej się licytować po prostu na Facebooku. W cenie 40 zł będę to sprzedawał. Tutaj kluczyk i zaraz wam pokażę. O właśnie, bo to jest pierwszy unboxing chyba kii. Ten z Dąbrowy Górniczej. Nie wiem, bo mam w Dąbrowy Górniczej też nagrany unboxing różnych nowości od Mofangę. Tam mi przysłał Kaizang, tak się to przynajmniej pisze, imię i nazwisko designera z Cuba Key, tam dostałem te kości. Jonek, Bartel, Ksordel dostał, Michał Żewuski, Patryk Kozioł i Przemysław Kaleta, właśnie dostaliśmy wszystkie nowości. I dobra, z Cube, no WR-owy w tym momencie z Cube aktualnie. O, jeszcze wam coś tutaj może powiem o Dąbrowie Górniczej. Choć nie, o tym zrobię osobny filmik, bo nagrywam teraz w poniedziałek po Dąbrowie Górniczej, kiedy się przed chwilą wrzuciłem WR-a Jonka, już jest 300 ileś tam wyświetleń, po niespełna chyba 2 godzinach. Na takim właśnie Cube został pobity nowy rekord świata. No i co, Cube jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry i może tym razem mi się uda tutaj wyjąć center kapa. Ogólnie kostki te przychodzą dość zbite. O, nie chodziło mi o center kapa, tylko o centra. Ja to źle mówię. Okej, okay, dobra. To się później pozbiera. I patrzcie, tutaj... O, tak to się wysuwa. Widać, tutaj widać. I w środku, no, gdzie jesteś? Tutaj regulujemy sprężynki z kulkami. Nie wiem, o co tutaj dokładnie chodzi, lecz wiem, że właśnie tym śrubokręcikiem właśnie regulujemy sobie tutaj wszystko w taki sposób. O, bardzo ładnie. Jaki opór ma stawiać kostka, ta kuleczka. Jak bardzo ma być wysunięte, na przykład tak jak w moju, że duży opór stawia, jakby się tak blokuje, można to tak nazwać, na warstwach. Dlatego ludzie w moju wymieniali kulki na lanlanowe. Albo właśnie zrobić sobie takie lanlanowe. Czyli troszeczkę je odkręcić, żeby bardziej do środka się schowały. No i tak to mniej więcej wygląda. Na tym to polega. Tak to się szczepia z powrotem. Okej, okay, mamy to. Dobra, to sobie później szczepię.
tutaj kluczyk i dobra, i Square One. On chyba nie posiada już takiej regulacji jakiejś zaawansowanej. Ogólnie Square coś rewelacyjnego, naprawdę. Jeden, teraz wezmę sobie taki podgląd, okej. Okay. Jeden z, no jaki jeden? Najlepszy aktualnie Square, choć nie wiem kiedy to wrzucę, więc mówię jeden zapobiegawczo. Square, naprawdę coś świetnego. Po 5 solwach już tak pięknie chodzi, no. To jest świetna kostka. To może każdy potwierdzić, kto ma, że temu jak na razie, przynajmniej na 7 grudnia, nic nie jest tej kostce równe. Lecz z tego co wiem, od 2 miesięcy jest jakiś tam projekt Square'a Moju, lecz widać bardzo się pośpieszyli, tak bardzo, że Mufanga było przed nimi. I co? No, świetna kostka. A, i możecie widzieć, jakie mam piękne, dzikie fingertwiki do, przykładowo Parita, do wszystkich algorytmów. A, i na przykład w Paricie ten ruch, tak. Ten ruch robiłem tak, czy nawet tak. Teraz możemy go sobie spokojnie tak zrobić i dalej wtedy się leci. Więc ułatwia to bardzo fingertrikowanie. I kostka jak najbardziej na plus. Co ja mówię na plus? No najlepsza kostka, tak? Taki unboxing krótki zrobiłem, głównie chodziło mi o to, żeby wam pokazać, że mam te kostki na sprzedaż, ponieważ zbieram na kolejne wyjazdy na zawody, tak? Wtedy są kolejne relacje, kolejne rekordy nagrane, więcej filmów na kanale i ogólnie możecie mnie spotkać. No, od razu pozdrawiam osoby, które w Dąbrowie Górniczej wzięły ode mnie podpis, było to chyba z 5 osób, tak? Wszystkich was pozdrawiam i wszystkich, którzy ode mnie kupowali kostki, te co miałem od Juska i swoje. Troszeczkę sobie uzbierałem na zawody, dalej zbieram, jak widzicie, żeby sobie jeździć, tak, by móc nagrywać. I dobra, dziękuję wam za wszystko, za całą atmosferę na zawodach, lecz tak jak mówiłem o tym, najprawdopodobniej zrobię jeszcze osobny filmik, gdzie tam omówię wszystkie moje rekordy z Dąbrowy Górniczej, kostki, świetne, polecam, można je u mnie kupić za 40 zł. Plus tam jakaś wysyłka, tak, można sobie zarezerwować na Beskidy Cubing Day, bo będę na tych jednodniowych zawodach. Pewnie jakoś właśnie bliżej, już najbliższe zawody to chyba będą oficjalne, kiedy to oglądacie, choć w sumie nawet teraz po Dąbrowie Górniczej to są najbliższe oficjalne, więc można sobie u mnie rezerwować te kostki, żebym ich nie sprzedawał, po prostu odbiór na zawodach, tak? O, co się dzieje z tym skorem. Chwila wyrobienia tymi kostkami i są naprawdę świetne. Dobra. To był 8-minutowy unboxing. Ja wam dziękuję. Trzymajcie się i cześć. Nara, ksoret. A, i przepraszam za mój głos, ale jestem właśnie bezpośrednio po zawodach i bardzo, bardzo zmęczony. Dobra, trzymajcie się i cześć.